Witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym pokazać szybko, jak przygotować sobie fajny krem i maseczkę dla skóry dłoni zniszczonej, szorstkiej i przesuszonej. I po kolei pokażę, jak przygotować sobie krem oraz maseczkę. Ale najpierw kilka słów o nagietku. Nagietek w kosmetyce leczy stany zapalne skóry, przyspiesza gojenie się ran. Nagietek wykorzystałam do zrobienia kremu do rąk ze względu na dużą ilość witaminy C oraz flawonoidy. Nagietek ma silne właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, poprawia stan skóry, wspomaga także leczenie trądziku, zaskórników oraz wspomaga leczenie łuszczycy. Ja wykorzystałam nagietek do zrobienia kremu do rąk, ponieważ likwiduje szorstkość skóry, nawilża i zmiękcza. Kosmetyki z nagietkiem polecane są dla skóry problematycznej, zniszczonej i suchej. Nagietek ma szersze zastosowanie, ale dzisiaj chciałabym pokazać, jak zrobić sobie krem do rąk nagietkowy oraz regenerującą maseczkę dla skóry suchej i zniszczonej. I zacznę od kremu, który już sobie wszystkie składniki przygotowałam. Krem starałam się przygotować tak, żeby szybko się wchłaniał w skórę i pokażę, jak robię taki krem. Wszystkie składniki, proporcje dodam także w opisie i zaczynamy. Do przygotowania kremu do zniszczonej, suchej skóry dłoni potrzebujemy rozpuścić olej kokosowy. Dlaczego wybrałam olej kokosowy? Ponieważ on szybko się wchłania w skórę, ale olej kokosowy działa nawilżająco, zapobiega starzeniu się skóry, szybko się wchłania i należy rozpuścić olej kokosowy i ostudzić go do temperatury maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Następnie do oleju kokosowego rozpuszczonego należy dodać 10 kropel propolisu. Przygotowany propolis wygląda tak. Propolis to nic innego jak kit pszczeli, ponieważ propolis przyspiesza regenerację naskórka. Należy kit pszczeli zalać na dobre 3 miesiące alkoholem wysokoprocentowym i takim gotowym maceratem, koncentratem należy wstrząsać przynajmniej raz, dwa razy dziennie. I ja już połączyłam, rozpuściłam 50 gram olejku kokosowego i dodałam do tego 10 kropli propolisu i przeleję sobie tu teraz rozpuszczone do mojego naczynka. Poczekajcie. Jak stygnie olej kokosowy, to oczywiście robi się gęsty. Mi się także zrobił. Przez to, że dodałam 10 kropli propolisu do oleju kokosowego, on ma teraz taką piękną barwę. Lekko żółtą. I pięknie pachnie. Olej kokosowy pięknie pachnie i propolis także pięknie pachnie. Tu już mam przygotowany olej kokosowy i
propolis, 10 kropli propolisu. Następnie propolis przyspiesza regenerację naskórka, dlatego w połączeniu z olejem kokosowym to jest naprawdę super propozycja. Następnie należy dodać 30 kropli maceratu z nagietka. Taki macerat przygotowujemy sobie, ja także mam przygotowany i Wam pokażę, jak wygląda gotowy macerat z nagietka. Świeże kwiaty nagietka zalewamy na dobre 2 tygodnie oliwą z oliwą, z oliwek lub dobrym olejem słonecznikowym. Następnie przecedzamy, ja także zrobiłam, i przechowujemy w ciemnej butelce. I do tego mojego kremu dodajemy 30 kropli maceratu z nagietka. Ja już sobie, jak to się mówi, wyćwiczyłam, ile to jest 30 kropel maceratu. Moja komórka musi złapać trochę ostrość. To jest taka mała plastikowa łyżeczka. To jest 30% maceratu z nagietka. 30 kropelek. Tak wygląda. W końcu moja komórka załapała ostrość. Tak wygląda macerat z nagietka. O, pięknie. Wylało mi się. To nic. Następnie musimy dodać 30 kropel retinolu, ponieważ retinol przygotowujemy w prosty sposób. Ja już nagrałam Wam zresztą filmik, jak przygotować sobie retinol w domowym zaciszu. Retinol przygotowujemy w prosty sposób, czyli bierzemy kwiaty mniszka, kwiatostany mniszka lekarskiego, zalewamy na dobre 2 tygodnie oliwą z oliwek, odcedzamy i retinol praktycznie jest gotowy do użycia. Nie możemy zapomnieć o konserwacji. Żeby zakonserwować retinol, należy dodać krople z witaminy E, żeby nam się nic nie zepsuło, i nadwyżkę produktu przechowywać w lodówce. Retinol działa przeciwstarzeniowo, likwiduje plamy starcze oraz przebarwienia i intensywnie nawilża. Retinol także przechowuje, już sobie przelałam, w ciemnym opakowaniu i dodajemy 30 kropli retinolu. Znowu mój sprawdzony sposób. To jest taka mała plastikowa łyżeczka. Retinol z mniszka lekarskiego wygląda tak. Piękny kolor ma. I dodajemy do naszego kremu. Następnie musimy dodać 30 gram gliceryny. 30 gram gliceryny. Zakupujemy glicerynę w aptece. Dlaczego gliceryna? W okresie jesienno-zimowym jest niezastąpiona gliceryna, ale gliceryna intensywnie nawilża skórę, która jest mocno przesuszona i zniszczona w okresie zimowym, a także od różnych detergentów jest zniszczona skóra. Czyli dodajemy do naszego kremu 30 gram gliceryny. Gliceryna jest do zakupu w aptece, wszędzie dostępna i jest bardzo tania. Następnie do naszego kremu musimy dodać koniecznie 10 kropli olejku z drzewa herbacianego, ponieważ olejek herbaciany przyspiesza gojenie się ran oraz wspomaga odbudowę naskórka. Odmierzamy teraz 10 kropli z drzewa herbacianego, dodajemy do naszego kremu. To jest 10 kropli. To jest 1/3 łyżeczki, też już mam to obcykane. Dodajemy do naszego kremu 10 kropli.
olejku z drzewa herbacianego. I nie możemy zapomnieć, żeby do naszego kremu, ja także dodałam z firmy Tokovit, dwie kapsułki witaminy E. Po pierwsze, żeby zakonserwować nasz krem, ale witamina E działa odmładzająco na skórę. I biorę sobie, mam już przygotowane dwie ampułki. Ampułki są dość twarde, więc musimy je przebić. O. Wciskamy wszystko do naszego kremu. Jedna ampułka. I druga. Teraz wszystko należy porządnie wymieszać. Ja także to zrobię. Wszystkie składniki porządnie wymieszać i połączyć. Jeszcze raz przypomnę, co dałam i w międzyczasie będę sobie mieszała ten krem. Dałam 50 g oleju kokosowego, 10 kropli propolisu, tego koncentratu przygotowanego. Dodałam 30 kropli maceratu z nagietka, z kwiatostanu, nagietka. Dodałam 30 kropli retinolu. Retinol naprawdę dla skóry dojrzałej jak najbardziej, nie może go zabraknąć w takim regenerującym, odmładzającym, odżywczym kremie do rąk. Następnie dodałam 30 g gliceryny, dwie kapsułki witaminy E oraz 10 kropli olejku z drzewa herbacianego. Krem już ma piękną konsystencję, a jeszcze nie jest gotowy. Ja jeszcze poza wizją sobie go porządnie wymieszam. Już jest taki. Ma piękny kolor, a zapach jest tak piękny, ale ja myślę, że olej kokosowy, propolis, do tego olejek z drzewa herbacianego, no ten krem jest boski. Szybko się wchłania, bo starałam się tak skomponować składniki, tak wszystko ułożyć, żeby krem wchłaniał się błyskawicznie w skórę. Ja mój krem oczywiście wstawię jeszcze do lodówki, żeby zgęstniał, ale śmiało można go tak używać. I mam propozycję jeszcze dla zniszczonej skóry dłoni, ale nie tylko. Przygotowałam fajną maseczkę, ponieważ przygotowuję ją się bardzo szybko. Pokażę Wam także na wizji, jak to robię. Potrzebujemy jedną łyżeczkę miodu lipowego. Dlaczego wybrałam miód? Ponieważ miód działa odżywczo na skórę, wygładza i ujędrnia skórę. Działa nawilżająco, poprawia koloryt skóry, redukuje zmarszczki i utrzymuje poziom wilgotności skóry. Dlatego miód. Do tego mojej łyżeczki miodu przygotowałam już sobie jedną łyżeczkę propolisu. Uprzednio propolis, wiadomo, przygotowałam przez 3 miesiące, zamacerowałam, bo propolis jest twardy i propolis wygląda tak. Dodaję propolis, ponieważ propolis przyspieszy regenerację naskórka. Dodaję ten propolis teraz do mojej maseczki, do miodu lipowego. Miód se kupiłam oczywiście u pszczelarza. Następnie, na koniec wszystko ładnie wymieszam, dodam pół łyżeczki cytryny. Ja już sobie odmierzyłam i przygotowałam.
pół łyżeczki cytryny, ponieważ cytryna to witamina C, pomoże nam zlikwidować przebarwienia na skórze i rozjaśni, poprawi koloryt skóry witamina C. Następnie, już także poza wizją przygotowałam, żeby nie przedłużać filmiku, przygotowałam już sobie jedną łyżeczkę ostro pesto. Ale teraz tak, jak pokażę w miarę możliwości. Tak. Uprzednio zamacerowałam ostro pest oliwą z oliwek na dobre 2 tygodnie. Czyli potrzebujemy jedną łyżeczkę maceratu z nasion ostro pestu, który jest uprzednio zamacerowany w oliwie z oliwek. Ostropest wybrałam do maseczki, bo chciałam zrobić dla skóry zniszczonej, dojrzałej. Wybrałam ostropest, ponieważ opóźni on procesy starzenia się skóry, ale zapobiegnie także przebarwieniom i plamom starczym. Dodam teraz łyżeczkę maceratu z ostropestu. I nie mogło oczywiście zabraknąć jednej ampułki witaminy E wymieszanej. Ja postaram się pokazać. Ampułkę wymieszałam ze złotem koloidalnym. Wybrałam złoto, ponieważ wymieszałam z jedną ampułką witaminy E, ponieważ złoto regeneruje i wzmacnia skórę. Złoto koloidalne, ja już zrobiłam Wam także ekstra filmik, jest jak najbardziej wskazane dla skóry dojrzałej, zniszczonej, przesuszonej, szorstkiej wręcz, ponieważ wzmacnia skórę i regeneruje. Tak wygląda i dodam także do mojej maseczki. Maseczkę należy porządnie wszystkie składniki wymieszać i ja taką gotową maseczkę odstawiam na minimum, naprawdę minimum 20 minut, żeby wszystkie składniki mimo porządnego wymieszania się porządnie się połączyły. Maseczka, no można mówić, że jest no luksusowa ze względu na skład, nawet bardzo luksusowa, ponieważ wybrałam naprawdę najlepsze i najbardziej wartościowe składniki, czyli miód, propolis, cytrynę, tylko naturalne produkty oczywiście, ostropest, witaminę E, no i złoto koloidalne. Patrzcie, jak to fajnie się szybciutko rozprowadza, ale musi postać, żeby wszystko się porządnie połączyło. Maseczka troszeczkę zgęstnieje także, jak postoi. Można ją nakładać na całe ciało, nie tylko na zniszczone. Szczególnie polecałabym paniom już o tak 50+, żeby nałożyć i przygotować sobie taką maseczkę na skórę szyi i dekoltu, a nawet twarzy. Bo wiecie co? Ja ją przygotowałam na specjalnie w połączeniu z kremem dla skóry zniszczonej, szorstkiej dłoni. Ale tak szczerze mówiąc, maseczka jest troszeczkę luksusowa i naprawdę, bo z takiej proporcji, jak ja powiedziałam, wychodzi spora ilość. To starczy nam na twarz, szyję, dekolt, dłonie. I ile kto ma czasu? Ja na przykład, jak nakładam sobie jakieś maseczki, to robię sobie coś tam w kuchni, czy przygotowuję, czy prasuję. I sobie po prostu chodzę z tą maseczką. Ale wiadomo, że najlepiej z taką maseczką jest poleżeć.
A tak pięknie pachnie, że można ją normalnie zjeść. Zachęcam. Zarówno krem, jak i maseczka są mega. Naprawdę są super, super i jeszcze raz super. Zachęcam serdecznie i do następnego. Pa!